czołem. Płyta Świętego Beleka jest najstarszą znalezioną mapą na świecie. Została odnaleziona w 1900 roku w zachodniej Brytanii. Jest datowana na VI wiek przed naszą erą i przedstawia Dolinę Rzeki Odet. Przez to, że została wykonana w kamieniu, możemy się domyślić, że ludzie z tamtych czasów bardzo dobrze rozumieli ich wartość. Tym wcale nie zerżniętym prosto z Wikipedii tekstem chciałbym zaprosić Was na filmik o geografii ze świata Warhammer. Zaczynając od Starego Świata, na północy mamy spaczoną chaosem Norskę. Znajdują się tu barbarzyńskie królestwa Norskan, a.k.a. wikingów fantasy. Z ekonomią opartą na najazdach i wielorybnictwie nie trudno się domyślić, że są świetnymi żeglarzami. Głównymi plemionami są Vark i Skalig. Poniżej mamy Kislew, zwany również późnośredniowiecznym blokiem wschodnim. Mamy tutaj husarię, święte niedźwiedzie, husarię na świętych niedźwiedziach. Jest tu zimno i jedyna legalna magia to magia zimna. Idąc w lewo i omijając imperium, do którego wrócimy później, trafiamy na Bretonię, która odwzorowuje Brytanię i Francję w klimatach legend arturiańskich. Ogólnie rycerstwo i chłopi. Wyróżniającymi się ziemiami Bretonii są ziemie księstwa Moussillon, które są spaczone klątwą wampiryzmu. Przenosząc się na południowy zachód znajdujemy region Estali, czyli Hiszpanię/Portugalię. Znajduje się tam pełno małych księstewek, które nie są zjednoczone pod jedną koroną. Na prawo od niej widzimy Tyleę, reprezentującą Włochy. Znana jest z rozwoju technologii, demokracji i najemników. Nad nią znajduje się królestwo Athel Loren, porośnięte wielką magiczną puszczą. Jest to królestwo elfów, a konkretniej leśnych, chociaż zamieszkują go też różne drzewce czy dryady. Przemieszczając się na południowy wschód trafiamy na Księstwa Graniczne, teren, w którym jest pełno księstewek założonych przez poszukiwaczy przygód. Jest to region z największym odsetkiem bandytów. Idąc dalej na wschód, trafiamy na góry zamieszkane przez krasnoludy. Ich państwo jest podzielone na karaki, co w Kazalidzie znaczy po prostu twierdza, którą zarządza jego król. W teorii królowie podlegają wysokiemu królowi, aktualnie Thorgrimowi i nosicielowi Uras, jednak każdy władca ma całkowitą kontrolę nad swoim terenem. Warto jeszcze wspomnieć, że ich stolicą jest Karaz Akarak. Zaraz pod nim znajdują się złe ziemie zamieszkiwane przez plemiona orków i goblinów. Jak nie trudno się domyślić, posiadają oni struktury plemienne. Jak jeszcze prościej można się domyślić, patrząc na bliskość granic, orki nie kumplują się z krasnoludami. Imperium. Teraz w Starym Świecie jedyny kraj, jaki mamy do omówienia, to Imperium, ale jako że jest to centrum tego świata, opowiem o każdym z landów. Idąc od północy do południa, Nordland. W wielkim skrócie to Dania. Przez bycie w niebezpiecznej odległości od Norskan są systematycznie przez nich najeżdżani. Doprowadziło to do tego, że ich kultury się przeniknęły, na przykład szlachta nordlandzka graweruje runy na drzwiach i oknach lub popularne są uczty w domach z bali. Z tą różnicą, że główną rozrywką w odróżnieniu od norskańskich przechwałek jest tam opowiadanie historii. Nordlandczycy znani są z leśnictwa, floty i bardów. Stolicą jest tam Salzenmund, znane z jego srebrnych wydobów. Ostland. Niezbyt bogata prowincja, ciągle napadana przez bandy chaosiarzy, która jest dodatkowo prawie porośnięta lasem cieni. Ludzie są tam znani z cebulactwa i z tego, że nic nie zmarnują. Zawsze robią zupę z jednego kamienia, by drugi się nie zmarnował. Nie przyjęli broni czarnoprochowej, bo trzeba by było zmarnować dobre włócznie i miecze. Stolicą jest Wolfenburg. Hochland. W przeciwieństwie do Ostlandu, Hochlandczycy kochają broń palną, często bardziej niż swoją żonę. W wielu względach są bardzo podobni do swoich północnych sąsiadów, do tego stopnia, że Hochland jest nazywany młodszym bratem Ostlandu. Ludzie głównie zabawiają się łowiectwem, łowieniem ryb i śpiewaniem pieśni o Talo i Ry. Oprócz tego znani są jako jedni z milszych i bardziej otwartych ludów. Stolicą jest Hergig. Middenland. Znane z tego, że jest centrum kultu Ulryka, boga wojny, zimy i wilków. Niestety ludzie tutaj mają więcej wad niż zalet. Są to konserwy totalne. Jeżeli ma być cokolwiek zmienione, to od razu rzucają się do bójki. Nie ufają nikomu ze zewnątrz do tego stopnia, że zamawiając zagraniczny alkohol możesz nagrodę oberwać w pysk. Stolicą jest Middenheim ze zniewalającą populacją prawie 100 tysięcy osób. Dla porównania Salzenmund ma ich tylko 7,5 tysiąca. Reikland. Tu narodził się Sigmar, bóg imperium. Osoby tutaj przykładają wagę do swojego ubioru. Reiklandczycy są ludźmi pozytywnie patrzącymi w przyszłość i są skorzy do pomocy. Jako iż rządzi tu imperator, to armia Reiklandu jest świetnie wyszkolona i ma uzbrojenie wspaniałej jakości. Dużo osób ich nie lubi, bo niejednemu już taki zabawiał żonę. Stolicą zarówno samego Reiklandu, jak i samego imperium jest Altdorf. Talabekland. Spory region. Wśród ludzi bardzo ważna jest figura ojca. Oprócz tego talabeklandzcy mężczyźni wolą działania ojców, czego nie można powiedzieć o ich kobietach, co nie najlepiej łączy się z graniczeniem z Reiklandem. Plus lubią lasy. Stolicą jest Talbenheim. Ostermark. Połączenie Kislewu z depresją. Pije się tu dużo wódki. Większość osób ich nie lubi, bo to w połowie Kislewici, w połowie chłopi. Mimo depresji są bardzo zabawowi, kochają życie, konie, taniec i alkohol, chociaż większość ich z tym nie kojarzy. Tak, by the way, mocny jest tu kult Mora. Stolicą był Mordheim, ale po jego zniszczeniu przez kometę ten tytuł przypadł miejscowości Behafen. Stirland. Land, którego każdy kojarzy z Sylwanią, ziemią wampirów. Jest dokładnie tym, co sobie wyobrażacie. Jest to kraina ponura i biedna. Ludzie są tutaj spokojni, chociaż nieufni i konserwatywni. Ale to nie jest najgorsze. Gorsze jest to, że nienawidzą niziołków. Chociaż nie uciekają się do przemocy, co jest spowodowane tym, że kiedyś kraina zgromadzenia należała do nich. Mają też wiele różnych zabobonów w stylu obrzucania przybyszy świńskim łajnem, bo to wygoni złe duchy. Stolicą jest Wurtbad, wyróżniający się nieposiadaniem kanałów. Averland. Mieszkańcy Averlandu są ciekawscy, otwarci i szczerzy w emocjach. Brzmi fajnie, dopóki ktoś nie zaśmieje się na pogrzebie twojej babci. Wierzą też w astrologię i inne takie, do tego stopnia, że handlarz odpuści sobie dobrą wymianę, bo ma pechowy dzień. Ziomkują się też z krasnoludami i bronią przełęczy ciemnego ognia przed orkami i goblinami. Stolicą jest Averheim. Wissenland. Przedostatni land, ale wcale nie gorszy. Główną cechą Wissenlandczyków jest ich religijność. Ludzie są tu smutni, aczkolwiek bardzo spokojni i wytrzymali, szczególnie psychicznie. Stolicą jest Wolfenburg. Kraina zgromadzenia. Subskrybujcie, lajkujcie, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie sprawdzić naszych social media. Zapraszamy na naszego Discorda. A tak na poważnie, jest to kraina niziołków. Posiadają wyśmienite ziemie, dające im sowite plony rolne, które pomagają im robić wyśmienite jedzenie, czego też swoją drogą zazdroszczą im Stirlandczycy. Stolicą jest Eichenschatten. I to by było na tyle z Imperium. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Teraz wychodzimy ze Starego Świata. Począwszy od mrocznych ziem, które znajdują się na lewo od gór krańca świata, są one zwykłymi pustkowiami pokrytymi wulkanami i lawą. Idąc dalej tą drogą, natrafiamy na królestwa ogrów w Górach Płaczu, które przypominają Himalaje i w których mieszkają potężne bestie. Nie zbaczając z kursu, trafiamy na Kathaj, czyli Chiny Warhammera, zamieszkane przez ludzi, którymi rządzi podobno nieśmiertelny smok w postaci imperatora. Na południowy wschód od Kathaju znajduje się królestwo Ind, a.k.a. Kalka Indii. A na południowy zachód znajduje się zaplecze Kuresza, zamieszkane przez nagi i wężoludzi, którzy nie są przyjaźnie nastawieni do czegokolwiek. Ostatnim miejscem na wschodzie jest Nippon, oczywiście oryginalnie Japonia. Chociaż tutaj warto wspomnieć, że część z nich wyznaje Tien-Sin, czyli po naszemu cnicza. Cofając się bliżej do południowych ziem, Nekehara, czyli pustynia umarłych. Miejsce, z którego wywodzą się nieumarli. i grup przedwiecznej cywilizacji. Arabia, czyli no... Arabia. No i nareszcie jakaś ważna lokacja, czyli Ulthuan. Miejsce zamieszkania wysokich elfów, którzy są niesamowitymi handlarzami i marynarzami. Tu jest dużo lore, więc to przyspieszę. Wysokie elfy to szlachta, której głównym zadaniem jest gra wpływów. Ich władca to król Feniksa i występują tam smoki. Ważniejsze miejsca to kaplica Kaina, boga morderstw oraz wielki wir, który wsysa chaos tego świata. I teraz nowy świat pokrótce. Nagaroth. Jako Ameryka Północna zamieszkana przez hedonistyczne mroczne elfy. Miłe miejsce i ładne widoczki. Lustria, czyli Ameryka Południowa, zamieszkana przez jaszczuroludzi i dinozaury. Nadal bezpieczniej niż w Brazylii. I to by było na tyle z geografii Warhammera. Zapraszamy na naszą kampanię w tym systemie, czyli preludium prowadzone przez Samuela i słyszymy się w kolejnym odcinku z lore. Bywajcie!